Od 7 już lat w okresie przedświątecznym w katowickim Nikiszowcu odbywa się jarmark, który zawsze jest okazją do zaprezentowania wyjątkowego oblicza tego niezwykłego miejsca. Jarmark na Nikiszu zorganizowany przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych to wydarzenie, podczas którego mieszkańcy zaprezentować mogą swoje umiejętności związane z rękodzielnictwem, malarstwem czy też kulinariami. 6 i 7 grudnia w scenerii zabytkowej dzielnicy Katowic jarmarczne kramy kusiły świątecznymi ozdobami, wyrobami rękodzielniczymi oraz tradycyjnymi potrawami. Wydarzenie to z roku na rok się rozwija i przyciąga coraz to większe rzesze turystów z różnych części Śląska i nie tylko. Na jarmarku każdy bowiem znaleźć może świąteczną inspirację i zakupić oryginalny prezent. Nam się bardzo podoba, nie wiem jak pozostałym, ale my jesteśmy zwolennikami i rokrocznie bywamy tu. Ja znam Nikisz od dawna, ja tu pracowałem ćwierć wieku i bardzo się cieszę, że po tych latach stagnacji troszeczkę się tutaj ruszyło i Polska widzi, że na Śląsku też się coś dzieje. Na razie do wnuczek kupiłam, a teraz jeszcze muszę do wnuków kupić. Nie? Także myślę, że coś się uda kupić, nie jakieś drobnostki. Pierwsze prezenty są z pięknych choineczki. Być może ostatnie nawet możliwości są, nie też jakie są, ale wiesz, znakomite, znakomite rzeczy. Gdybym był dłużej, to bym prawdopodobnie musiał iść do banku po kredyt. Znakomicie. Warto zobaczyć. Polecam wszystkim, kto jeszcze nie był. Jeśli nie w tym roku zdąży, to w przyszłym na pewno. Słyszeliśmy, że jest organizowany taki jarmark. Trzeba było zajrzeć, co prawda. No jesteśmy tutaj, bo z Dąbrówki Małej. No, także to niewielka odległość, ale trzeba było zobaczyć. Mimo to, że jest trochę chłodnawo, ale atmosfera miła, sympatyczna. Pięknie, pięknie jest, cudownie. Tyle straganów, że jeszcze nie widziałam nigdy. Na Nikiszu tyle straganów. Atmosfera, jaka zawsze towarzyszy jarmarkowi na Nikiszu, jest niepowtarzalna. Wydarzenie to jest też okazją do integracji lokalnej społeczności i aktywizacji mieszkańców Nikiszowca i Janowa. Jarmarczne kramy wypełnione były łakociami, świątecznymi wypiekami oraz tradycyjnymi specjałami. Kupcy ustawili także stoiska z zabawkami, książkami, bożonarodzeniowymi ozdobami i wieloma innymi produktami, które kusiły wszystkie zmysły. Największym powodzeniem cieszyły się oczywiście wyroby rękodzielnicze. Jedną z atrakcji jarmarku była wiedeńska karuzela, z której chętnie korzystali najmłodsi. Dzieciaki śmiały się i cieszyły czasem spędzanym w towarzystwie całej rodziny. Uwagę mieszkańców przyciągała także katarynka. To jest ostatnia katarynka prawdziwa. Dzisiaj mamy jakieś ponad 12 osób niż w Polsce, a za moich czasów, kiedy ja, nas było tylko dwóch. Ja na Śląsku i jeszcze jeden Leszek Mazan w Warszawie. Ale Leszek sprzedał katarynkę, a ja niestety nie. Ponieważ to jest moja dusza, która to kocha, to to czyni. No i wszystkim ludziom sprawia to przyjemność, bo tego, co nie ma, brakuje. Wśród kramów kupcy zachęcali do zakupów, a zwiedzający zachwycali się prezentowanymi wyrobami, a wszystko to przy wtórowaniu kolęd i pastorałek oraz odczuwanej przez wszystkich świątecznej atmosfery. Jarmark na stałe wpisał się w kalendarz bożonarodzeniowych imprez w regionie i jest jedną z wizytówek Nikiszowca. Rozrasta się coraz więcej i to jest to według moich przewidywań, choć wielki prorok ze mnie nie jest, ale uważam, że to idzie wszystko według pewnego wyobrażenia. Nikisz, Kiszowiec się rozwija, a ja uważam, że do 20 lat to będzie miało mniej więcej taką rangę jak Starówka w Krakowie. Czyli będą tu ludzie przyjeżdżać, bo mówią, nie, że tu jakoś tak, tak? I to jest właśnie to. Kto by pomyślał 100 lat ponad temu, jak to budowali, że coś takiego zostanie stworzone. Jest to już, można powiedzieć, choć tego słowa nie lubię, miejsce kultowe dla Ślązoków. Choć wielu Ślązoków, to wiem, bo jestem z Rybnika, nigdy tu jeszcze nie było. Czyli możliwości odwiedzenia tego miejsca są właściwie jeszcze niezbadane, a może nawet lepiej, bo takich parkingów tu jeszcze nie ma. Więc to się musi wszystko stopniowo rozwiązać, rozwijać i porozwiązywać te problemy. Więc wróża temu miejscu w perspektywie bardzo duże krakowsko-starówkowe analogie. Kolejny jarmark na Nikiszu już za rok.